Wszystko zaczęło się w 2009 roku od małej, niepozornie wyglądającej zmiany po wewnętrznej stronie policzka. Udałem się z tym do mojego świętej pamięci stomatologa, doktora Szefera. On to zobaczył, od razu to wyciął i stwierdził, że to trzeba od razu dać na histopatologię. No i zaczęło się. Był to gruz płaskonabłonkowy, grogowaczujący G2 karotodeks. Wtedy diagnoza nie była tak koszmarnym wyrokiem. Zmianę udało się bowiem wyciąć, a Tomasz Zaciera wracał do zdrowia. Wszystko do czasu. W 2011 roku doszło do pierwszego przerzutu nowotworu, 3 lata później kolejnego. Ostatni miał miejsce w 2014 roku. Obecnie powikłania po chemio i radioterapii spowodowały znaczny ubytek w twarzy mężczyzny. To nie ma tutaj nic, jest odsłonięta tutaj cała szczęka, wszystko jest widoczne, to co jest na wewnątrz, to co my wszyscy mamy normalnie przykryte policzkiem. Oraz tutaj jest dosyć mocno zdeformowana szyja, sięgająca aż tutaj po obojcze. Tak makabryczne zmiany powodują nie tylko ból, który mimo przyjmowanych leków nie odstępuje Tomasza na krok. Przez chorobę chory nie może także normalnie jeść i funkcjonować. Cierpi bardzo i no tak, no nawet trudno mi jest wyobrazić sobie, jak bardzo cierpi. W dochodzeniu do zdrowia Tomaszowi pomaga hospicyjna pielęgniarka, która zmienia mu specjalne opatrunki co 2 dni. Te niestety, tak jak leki, wizyty u lekarzy i całe leczenie kosztują. Dlatego mężczyzna mimo ogromnego cierpienia wciąż jest aktywny zawodowo. Wyobraźcie sobie Państwo, że jakby ten człowiek idzie każdego dnia do pracy, bo on nigdy nie prosił o nic. I on mówi, jak ja nie pójdę, Ewa, do pracy, to jakby ja muszę mieć pieniądze, ja muszę pracować, żeby mieć na opatrunki, na to, na tamto. W chorobie Tomasza oprócz przyjaciół wspierają rodzice i 17-letnia córka. On zawsze dla nas jest ukochanym synem. Ostatnio dla chorego pojawiło się światełko w tunelu. Operacji rekonstrukcji twarzy chce się podjąć profesor Adam Maciejewski. Ten sam, który przed kilkoma laty dokonał pierwszego w historii polskiej medycyny przeszczepu twarzy. Jednak dla rodziny, jak i dla przyjaciół kwota potrzebna na leczenie w prywatnej klinice jest nieosiągalna. Dlatego o pomoc i ratunek dla Tomasza postanowili prosić innych ludzi. No my takich pieniędzy nie mamy, to potrzeba w tej chwili 170 tysięcy na to. I my takich pieniędzy nie mamy, dlatego prosimy o pomoc wszystkich tych, których mogą to uczynić. Pieniądze są zbierane poprzez portal siepomaga.pl. Tam na koncie tak żyć nie zechciałby nikt. Można wpłacać dowolną kwotę na rzecz Tomasza. Pieniądze zbierane są także poprzez Fundację Złotowianka, dzięki której na rzecz Tomasza można odpisać 1% podatku, wpisując w celu szczegółowym Tomasz Zaciera Z/30. A więcej o historii mężczyzny w dzisiejszym wydaniu magazynu Reporterzy o godzinie 20 na antenie Telewizji Asta.